Kolejny projekt autorstwa Komisji Edukacji, numer 7/382. Na referenta skazano pana radnego Andrzeja Walickiego. Uchwała numer 7/362 2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Słoszowice do realizacji w latach 2013-2014. Podstawa prawna, paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 57 do doktora Judyma 10, adaptacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie odwodnienia, osuszenia murów i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia placówki zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z poniższym zestawieniem. I teraz zestawienie. Szkoła Podstawowa nr 57 ulica doktora Judyma 10. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie odwodnienia, osuszenia muru i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia hasłówki zgodnie z dokumentacją projektową. To będzie wykonywał Zespół Ekonomiki Oświaty. Cel zadania: adaptacja pomieszczeń piwnicznych Szkoły Podstawowej nr 97 w celu przeznaczenia na hasłówkę. I lata. W 2013 adaptacja pomieszczeń piwnicznych, wykonanie odwodnienia, osuszenia muru i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki zgodnie z dokumentacją projektową, pierwszy etap 37 tysięcy złotych, zadania powierzenia z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Rok 2014 adaptacja pomieszczeń piwniczne, wykonanie odwodnienia, osuszenia muru i izolacja budynku szkoły w rejonie pomieszczenia harcówki zgodnie z dokumentacją projektową, drugi etap. Kwota 100 tysięcy złotych, zadania powierzone z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos w dyskusji? Nie, wobec tego głosujemy. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.